Dzień dobry, witam Państwa w ten jakże miły jesienny dzień. Jest cudownie, człowiek staje sobie wyspany, odpala komputer i w jednej sekundzie cały klimat psuje sobie grą. Tak, niestety trafiłem dzisiaj na gatunek, którego nienawidzę z całego serca. To moby. Owszem, całość była fajna, kiedy na rynku widniała jedynie Dota, Smite i LOL. Ale kiedy każde studio zaczęło wypuszczać swoją mobę tylko dlatego, że mamy aktualnie taki trend na szybki zarobek, to coś we mnie pękło. Przecież każda jedna wygląda tak samo, ma taki sam styl rozgrywki i na dobrą sprawę różnica jest tylko jedna. Nazwa. No cóż, ale jak nagrywamy, to nagrywamy, a ja postaram się być jak najbardziej obiektywny. To zaczynamy oficjalnie. Ja jestem Xaorus, a przed Państwem ostatnio mocno promowany tytuł, czyli Shards of War w postaci szybkiego spojrzenia. Większość z Was pewnie o prezentowanym już dzisiaj produkcie słysza od masy youtuberów, którzy rzucili się na nią sromotnie. Powód? Reflinki. Wszędzie pozytywne oceny, masa pochwał. Czy jednak faktycznie Shards of War jest tak genialny? Przecież za produkcją stoi Big Point, który znany jest nie tyle z ciekawych produkcji, co raczej z sowitego item shopu. Drakensang, na którego temat mogę powiedzieć wiele, jest właśnie takim przykładem. Jednak nie oceniajmy gry przez pryzmat producenta i sprawdźmy, jak to naprawdę wygląda. Przede wszystkim gra jest naprawdę niewielkim produktem, który zajmuje skromną ilość miejsca na naszym dysku. To zdecydowanie plus, biorąc pod uwagę, że ostatnio wymaga się od nas łącza z kosmosu, aby pobrać nowe produkcje. Dobra, okej, pobrane, zainstalowane, zarejestrowane, działa. Tak, więc można pograć. Najpierw jednak troszkę o lobby, które otwiera się w okienku i jest w sumie całkiem ładne oraz schludne. Futurystyczna ramka, która przy okazji zdradza, że wchodzimy do świata sci-fi, zawiera podstawowe informacje o naszej postaci. Jest to zdjęcie, które możemy zmienić, poziom doświadczenia oraz ilość posiadanych walut premium i normalnej. Na środku znajdziemy natomiast czerwony napis walka, który pozwoli nam stoczyć rozgrywkę w trzech trybach. Versus to standardowy tryb walki graczy na graczy. Coop pozwala na samodzielną lub grupową rozwałkę przeciwko botom, a gra niestandardowa to coś na zasadzie versusa, tyle że tutaj punktów doświadczenia nie uświadczymy. Wracając do ekranu startowego, znajdziemy tutaj również kilka zakładek. Pierwsza z nich to misje, gdzie znajdziemy wszelakiej maści zadania z nagrodami. Następnie wpadamy do sklepu, gdzie kupimy bohaterów dostępnych w obu walutach, skiny za premium, skrzynie wojenne, które również są za premium oraz uwaga, uwaga, konto gracza premium za walutę tego samego pochodzenia. Całość jest średnio tania, bo ceny poszczególnych zasobów złota zaczynają się od niespełna 8 zł, a kończą na 309 zł. Nikt tego kupować teoretycznie nie musi, ale jednak. Skiny, szybsze zdobywanie postaci czy inne bajery wymagają inwestycji. Kolejna zakładka to ekwipunek, gdzie mamy naszych bohaterów, przedmioty, materiały będące surowcem do craftów oraz skrzynie. Następnie w części produkcji możemy kreować nowe itemki będące wyposażeniem naszych bohaterów. To zdecydowanie bardzo pozytywna część owej gry. Craft sam w sobie pozwala dzięki zdobytym w grach surowcom naprawdę fajnie wypakować naszą postać. Wykręcone przedmioty wkładamy do zakładki plecak i podczas rozgrywki wraz ze wzrostem poziomu będziemy mogli je zakładać. Na koniec został nasz profil, gdzie mamy statystyki, odznaki i wszelakie ustawienia. Uff, przebrnąłem przez to. Skomplikowane? Craft fakt faktem może odrobinkę przerazić, ale spokojnie, spokojnie. Gra nadrabia prostotą rozgrywki. A więc standardowo, jedna mapa, trzy linie, mobki rozsiane po zakamarkach, creepy wysyłane falami na bazę przeciwnika, pięciu członków drużyny i jeden cel. Dobrać się do głównego budynku. Niby prosto, i tak w rzeczy samej jest. Poziom jest ogólny, zdobywany przez cały team podczas rozgrywki. Jeśli więc cały team zsie, to nie ma szansy na odblokowanie kolejnych slotów w sześciomiejscowym ekwipunku, a co za tym idzie, nie ma szansy na włożenie itemków, na które zdecydowaliśmy się w lobby. Dlatego też ważny jest dobry start i utrzymanie tempa rozgrywki. Sama mapa wygląda dość klasycznie. Każda linia zawiera dwie wieże, a ostatni jest budynek główny. Na zaznaczenie zasługuje jednak niegłupi system związany z wieżami. Do każdej z nich podłączono apteczkę, co pozwala leczyć się bez powrotu do bazy. Ciekawe, nie powiem. Zamiast krzaków zaimplementowano tutaj dym oraz pole siłowe, gdzie możemy się ukrywać kolejno przed wykryciem lub przed ostrzałem. Baza natomiast działa jedynie jako punkt odrodzenia, ponieważ itemki kupujemy gdzie chcemy. I to też jest fajne. Bardzo przypadł mi również do gustu system mobków rozrzuconych po mapie. Gdy go niby zabijemy, ten odradza się i dołącza do naszych szeregów. Tym samym jeśli grupowo zabijemy głównego, najsilniejszego drona, to ekipa przeciwnika będzie musiała stanąć z nim w szranki, gdy ten nacierał będzie bezpośrednio na ich bazę. Super sprawa! Na uwagę zasługuje również interfejs oraz prowadzenie samej postaci. Bohaterem poruszamy za pomocą wsadu, a nie jak to zazwyczaj bywa przy pomocy myszki. Kwestia przyzwyczajenia, która na dobrą sprawę po chwili staje się niezwykle przyjemna i prosta w obsłudze. Jeśli chodzi o umiejętności, mamy je pod literkami E, R oraz spacją, a dwa uderzenia, jak to w hack and slashach, przyporządkowano do klików myszy. Najlepsze jednak jest to, że rozgrywka sama w sobie jest piekielnie dynamiczna. Całość tętni akcją i trwa od 20 do 25 minut w przypadku każdego meczu. Oczywiście zdarzają się odstępy od tej reguły, ale to rzadko. Ogólnie rzecz biorąc jest to więc super opcja dla osób, którym moby nie odpowiadały właśnie ze względu na czas trwania rozgrywek. Niestety są też minusy. Pierwszy z nich to oprawa wideo, jest średnia, nie imponuje liczbą efektów czy też jakością. Druga rzecz to ogólny chaos. Przez kilkadziesiąt gier, jakie udało mi się rozegrać, ludzie lecieli jak im się żewnie chciało. Brak podziału na linie, brak ogarnięcia. Może to kwestia dobranych meczów, ale szczerze mówiąc nie uświadczyłem tutaj żadnej konkretnej strategii w drodze do zwycięstwa.
No i ten item shop. Albo gramy i krawcimy, albo kupujemy skrzynki i krawcimy. To nie jest przyjemne dla nowego gracza, który trafia na gościa z gearem godnym mistrza. Po długim czasie uderza nas również monotonia związana z małą liczbą bohaterów i jedną mapą. Dlatego też w ogólnym rozrachunku Shards of War zasługuje w moim mniemaniu na 6 w 10-stopniowej skali. I to tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło w te coraz chłodniejsze dni. I nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Pa, pa! I can't hear you beg, Elizabeth.